Loża radiowa. Dzień dobry, panie premierze. Witam serdecznie. Przyjeżdża pan dzisiaj do Opola w bardzo zacnych okolicznościach, dlatego że dzisiaj Politechnika zaczyna rozmawiać o współpracy z Instytutem Fraunhofera. To jest chyba duże wydarzenie. No, to już nawet nie jest początek rozmów, to jest finalizacja umowy. Dzisiaj została właśnie ta umowa w mojej obecności podpisana i to jest wielkie osiągnięcie nie tylko dla Politechniki Opolskiej, to jest wielkie osiągnięcie dla polskiej nauki, bo Instytut czy Towarzystwo Fraunhofera w Niemczech to jest największe tego typu zrzeszenie naukowców, instytutów badawczych nie u naszego zachodniego sąsiada, ale w ogóle w Europie. To jest takie towarzystwo, które jest nastawione bardzo pragmatycznie, bo to nie jest taka nauka dla nauki, tylko nauka dla biznesu w dużej mierze. Wczoraj w obecności pana rektora Tukiendorfa spotkałem się po raz kolejny zresztą z szefem Towarzystwa Fraunhofer i obecnym jednym z najbliższych doradców, pani kanclerz Angeli Merkel, profesorem Neugebauerem. I on podkreślał, że w Niemczech rząd coraz bardziej stawia na to, żeby finansować naukę w zależności od tego, jak przekłada się ona na efekty niemieckiej gospodarki. W Polsce nie idziemy tak daleko. Moja reforma służy czemu innemu. Służy generalnemu podniesieniu poziomu kształcenia i podniesieniu badań naukowych, ale nie tylko w tych naukach stosowanych, także w naukach podstawowych. My mamy bardzo silną pozycję na świecie, jeżeli chodzi na przykład o matematykę czy fizykę. Natomiast oczywiście wszystkim nam zależy. Nie, panu dyrektorowi, mnie, podejrzewam, że każdemu ze słuchaczy, zależy nam na tym, żeby nasza gospodarka rozwijała się jak najszybciej, żeby była jak najbardziej nowoczesna i żeby opierała się o dokonania polskich naukowców. Uważam, że ta współpraca, którą Politechnika Opolska zawiązała dzisiaj z Towarzystwem Fraunhofera, jest bardzo dobrym krokiem w tę stronę. No bo minął już czas kupowania technologii, teraz trzeba wymyślać własne technologie. Jeżeli chcemy być społeczeństwem ludzi zamożnych, a taki jest cel naszego rządu, to nie możemy być prostą montownią dla zachodniej Europy. Nie możemy, tak jak pan powiedział, kupować gotowych patentów, bo to jest zawsze mało opłacalne, tylko trzeba te patenty zacząć tworzyć nowoczesne technologie. Mam nadzieję, że w tym centrum badań nad technologiami lekkimi, bo mniej więcej taka jest nazwa tego wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Opolskiej i Instytutu Fraunhofera, że w tym centrum będą powstawać takie nowoczesne technologie. Ustawa 2.0 ma wielu zwolenników, ale humaniści się jej trochę boją. Boją się wszyscy w środowisku akademickim, bo my ludzie taką mamy skłonność, żeby bać się zmian. Natomiast ja jestem filozofem, czyli najbardziej klasycznym z humanistów i mogę powiedzieć, że na pewno humanistyka na tej reformie nie ucierpi. Przeciwnie, na przykład fakt, że dzięki nowej ustawie oceniane będą osiągnięcia naukowe w poszczególnych dyscyplinach. Już nie będzie porównywana, nie wiem, historia z fizyką, tylko będą porównywani historycy z Opola z historykami z Warszawy czy Krakowa. Dzięki temu humanistyka będzie miała większą autonomię i będzie też lepiej finansowana. A mniejsze uczelnie, takie jak te w Opolu, mają powody do obaw? Mniejsze uczelnie są niesłychanie potrzebne. One są potrzebne z punktu widzenia strategii zrównoważonego rozwoju, którą realizuje nasz rząd. One są potrzebne z punktu widzenia tożsamości lokalnej, dumy lokalnej. Muszę powiedzieć, że Opole jest przykładem społeczności, która niezwykle dużo inwestuje w swoją uczelnię, w sensie dosłownym, finansowym. Lokalni liderzy, chociażby mój najbliższy tutejszy współpracownik Marcin Ociepa, czy kolejny z moich bliskich współpracowników Krzysztof Drynda, wiceprezes strefy przemysłowej, no, za każdym razem, kiedy ze mną rozmawiają, to podkreślają wagę uczelni opolskich, nie tylko uniwersytetu, także Politechniki. No, pan to chyba docenia, zważywszy na zgodę na kierunek lekarski. To jest takie jedno z przełomowych wydarzeń tej kadencji. To prawda. To jest wielka szansa dla uniwersytetu i dla całej Opolszczyzny, natomiast podkreślam, szansa. Teraz tę szansę trzeba umieć wykorzystać, dlatego że prowadzenie na wysokim poziomie, a studia lekarskie muszą być prowadzone z oczywistych względów na wysokim poziomie,
prowadzenie na wysokim poziomie takiego kierunku wymaga dużych inwestycji i dużej sprawności organizacyjnej. Na pewno do końca tej kadencji, dopóki jestem ministrem, będę wielokrotnie jeszcze rozmawiał z władzami Uniwersytetu Opolskiego, jak można pomóc im, no ale także będę służył radami, bo mamy w ministerstwie pewne doświadczenia związane z uruchamianiem tego kierunku na innych mniejszych uniwersytetach i wiemy, że nie jest to przedsięwzięcie łatwe. No, na szczęście tu klimat wokół tego działania jest bardzo dobry, bo chyba ponad podziałami politycznymi wszyscy niezwykle sprzyjają temu, co się dzieje na uniwersytecie, jeśli chodzi o Wydział Medyczny. My w ogóle jako rząd staramy się działać dla dobra Polski ponad podziałami politycznymi, bo areną sporów takich ideowych, politycznych, czasami sporów no, pewnie zbyt ostrych, jest Sejm i tam rzeczywiście należy się spierać o ważne rzeczy. Natomiast w samorządach, a zwłaszcza my, ministrowie, współpracując z liderami lokalnych społeczności, powinniśmy się kierować jednym. Powinniśmy zapominać o legitymacjach partyjnych, o różnicach ideologicznych. Powinniśmy działać na rzecz dobra konkretnego miasta, konkretnej gminy, konkretnych ludzi. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Jarosław Gowin, wicepremier, a także lider Porozumienia, czyli jednej z partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. I właśnie po tym ostatnim kongresie samorządowym konwencji Zjednoczonej Prawicy, no podobno Jarosław Kaczyński powiedział, że jest spokojny, bo powstało ugrupowanie na pokolenie. To jest trafna diagnoza? I padły takie słowa? Ja byłem, no, nie chcę ujawniać tego, jak, co my mówimy w kuluarach, ale mogę powiedzieć, że podobnie jak Jarosław Kaczyński jestem dużym optymistą po tej konwencji i nie chodzi tylko o wynik najbliższych wyborów samorządowych. My pokazaliśmy tam plejadę, właściwie nową generację, nowe pokolenie młodych, świetnie wykształconych, do tego jeszcze przystojnych czy urodziwych, w zależności od płci, liderów. I to są liderzy takiej nowoczesnej prawicy. Jedna z dziennikarek, bardzo dobra dziennikarka, chociaż nieprzychylna naszemu rządowi, do czego ma oczywiście prawo. Powiedziała mi, że miała wrażenie, że to jest konwencja amerykańskiej partii republikańskiej. Trochę tak, wszystko, tak to wyglądało. Tak wszystko było świetnie zorganizowane, takie były właśnie nowoczesne twarze, dopracowane wystąpienia. Bardzo bym chciał, żeby polska prawica tak właśnie wyglądała jak podczas ostatniej konwencji. No do tej pory to marzeniem było ugrupowanie przynajmniej na więcej niż jedną kadencję, co się rzadko udawało. No, wy mówicie o pokoleniach. No, my mówimy o formacji na pokolenia, natomiast no, mamy świadomość, że o tym, czy będziemy rządzić, zadecyduje suweren, czyli Polacy. I demokracja dobrze funkcjonuje wtedy, kiedy jest stabilna władza. Dobrze jest, jeżeli jakiś obóz rządzi dłużej niż jedną kadencję, bo może rzeczywiście swoje reformy nie tylko wprowadzić w pierwszej, ale utrwalić w drugiej kadencji, ale zdajemy sobie sprawę też z tego, że demokracja służy między innymi wymianie elit, więc ciężko pracujemy, żeby sobie zasłużyć na zaufanie Polaków, ale z pokorą będziemy przyjmowali każdy wynik wyborczy. No to spytam pana jako filozofa. Doczekaliśmy się takiej troszkę konserwatywnej rewolucji? Ja mam takie wrażenie, jak patrzę na młode pokolenie, no choćby ludzi, którzy przychodzą do nas do pracy albo z którymi się spotykamy, oni są coraz bardziej konserwatywni. Bardzo się z tego cieszę. Rzeczywiście mam wrażenie, że młode pokolenie, pokolenie moich dzieci, jest pokoleniem bardzo patriotycznym, bardzo przywiązanym do polskości, ale nie w sposób nacjonalistyczny, ksenofobiczny. Jest też pokoleniem przywiązanym do tych tradycyjnych wartości, takich jak rodzina, którą nasz rząd stara się bardzo wspierać, jak wiara, ale równocześnie ci młodzi ludzie uważają się, są dumni z tego, że są Polakami, ale uważają za rzecz zupełnie naturalną, że są też Europejczykami. Nie ma tam żadnego napięcia między polskością a europejskością. A kiedyś się to wyczuwało? Kiedyś, no. Byliśmy tymi gorszymi Europejczykami. W naszym pokoleniu, panie redaktorze, co prawda dzieli nas, na pewno tak widzę, chociażby po kolorze włosów. Nie ma tylko kilka lat, panie premierze. Ale generalnie rzecz biorąc, my dźwigamy na sobie to piętno czasów komunizmu, prawda? Że czuliśmy się tą Europą gorszą, bo odrzuconą, nawet niektórzy z nas uważają, że zdradzoną przez Zachód po 1945 roku.
teraz jesteśmy pełnoprawnymi Europejczykami i tak powinno pozostać. To jeszcze w kręgu tej wielkiej polityki. W jednym z wywiadów powiedział pan, że potrzebujemy nowego porządku konstytucyjnego, czyli to rzeczywiście zmiany konstytucji. To jest dla mnie zupełnie oczywiste, że Polskę trzeba wymyślić na nowo. Trzecia RP, proszę państwa, no, na naszych oczach odchodzi w przeszłość. Pytanie, jak długo będzie ten okres przejściowy, na przykład jak długo będzie obowiązywać konstytucja, której felery są znane wszystkim politykom. Ale w tej chwili jest na sztandarach obrona konstytucji, tej właśnie konstytucji. I ja rozumiem, że dopóki konstytucja obowiązuje, to trzeba jej bronić. Sam ją, sam we wszystkim, co robię, staram się być jej wierny. Ale czym innym jest przestrzegać konstytucji tak długo, jak ona obowiązuje, a czym innym jest wskazywać na potrzebę jej udoskonalania, a nawet w moim przekonaniu uchwalenia nowej konstytucji. Co powinno zostać zmienione? Znaczy, pomijając te oczywiste jakby nieścisłości, które w niej są. Są oczywiste nieścisłości, jest oczywisty brak, czyli nie ma w niej regulacji dotyczących stosunków między Polską a Unią Europejską. Nie ma, bo nie mogło być. W 1997 roku, kiedy konstytucja była uchwalana, po prostu nie byliśmy członkiem Unii Europejskiej, więc to nie jest żaden zarzut wobec autorów konstytucji. No ale na przykład trzeba wreszcie się zdecydować na to, jaki ustrój wybieramy, jaki system rządzenia. Czy mamy system prezydencki czy system parlamentarny. Jeżeli system prezydencki, to kompetencje prezydenta powinny być zdecydowanie zwiększone w stosunku do obecnych. Jeżeli system parlamentarny, a dzisiaj ogromna większość uprawnień jest w rękach premiera, więc jest po stronie szeroko rozumianej parlamentarnej, no to w takim razie prezydent powinien być wybierany nie w wyborach bezpośrednich, tylko pośrednio poprzez parlament. My mamy taki system, który pod tym względem jest ni pies, ni wydra. No i taki system, który niejako prawnie generuje konflikty między tymi dwoma, nie obozami, ale miejscami, gdzie się rządzi. To jest szczególnie dotkliwe wtedy, kiedy prezydent i obóz rządowy, aktualny obóz rządowy, wywodzą się z różnych stron sceny politycznej, ale przecież pan prezydent Duda też zawetował cały szereg ważnych dla Zjednoczonej Prawicy ustaw. Szanujemy to. To jest, na tym polega prawo prezydenta, no ale z drugiej strony wydaje się, że z punktu widzenia skuteczności rozwoju naszego państwa, naszego kraju, byłoby lepiej, żeby istniał jeden wyraźny ośrodek władzy. Albo ośrodek prezydencki, albo ośrodek rządowy. Pana zdaniem system kanclerski czy prezydencki? Moje zdanie nie ma tutaj znaczenia. Trzeba wcześniej czy później zapytać o zdanie Polaków. Ja sam opowiadam się raczej za systemem kanclerskim, ale jeżeli Polacy uznają w referendum, że potrzebny jest system prezydencki, to należy iść w tę stronę. Najgorsze byłoby utrzymywanie tego status quo, czyli takiego wzajemnego blokowania się dwóch ośrodków władzy. Przed nami trzecia, ostatnia część rozmowy z Jarosławem Gowinem, wicepremierem i liderem Porozumienia. Panie premierze, to może teraz troszkę ta mniejsza polityka samorządowa. Na konwencji samorządowej Zjednoczonej Prawicy padła taka bardzo czytelna oferta rządu dla samorządu. Marcin Ociepa, pana bliski współpracownik tutaj kiedyś na antenie Radio Opole, powiedział coś bardzo znamiennego, mianowicie, że w jakiejś mierze samorząd jest przedłużeniem rządu. I niektórzy uczestnicy dyskusji się bardzo żachnęli, ponieważ oni postrzegają samorząd jako taki mocno odrębny od rządu. Pan minister Ociepa miał oczywistą rację. Rzecz jasna, inne są zadania samorządu, a inne władz administracji państwowej. Ale dobrze jest, jeżeli te dwa obszary władzy ze sobą współpracują. Uzupełniają się, a nie są w kontrze. Uzupełniają się, a nie są w kontrze. Natomiast z tego nie wynika, że nasz rząd chce lepiej współpracować z samorządowcami, którzy są bliżsi Zjednoczonej Prawicy, a będziemy w jakikolwiek sposób dyskryminowali tych pozostałych. Takie zarzuty padały ostatnio. Takie zarzuty padały, one są kompletnie bezzasadne. Rządzimy od 3 lat. Proszę podać jakikolwiek przykład dyskryminowania przez rząd samorządów, które są w rękach Platformy Obywatelskiej czy na przykład PSL. Takich przypadków nikt nie znajdzie. Mamy natomiast do czynienia z sytuacjami odwrotnymi. Na przykład pan minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski wielokrotnie na posiedzeniach rządu, ale także publicznie skarżył się,
że niektórzy samorządowcy, głównie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, opóźniają się w przekazywaniu informacji o skutkach suszy, przez co ministerstwo, państwo nie może wypłacać poszkodowanym rolnikom odszkodowań. No, tego typu działania, obstrukcja. Tego typu obstrukcja na pewno nie powinna mieć miejsca. No to porozmawiałem jeszcze o polszczyźnie. To jest dla prawicy trudny teren, choćby z uwagi na mniejszość niemiecką, ale z tych różnych badań sondażowych, no choćby ostatniego badania Idlisu, wynika, że prawica ma szansę na przyjęcie władzy na polszczyźnie. Rzeczywiście po raz pierwszy Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami ma taką szansę. Wystawiamy bardzo mocne listy do sejmiku wojewódzkiego, wystawiamy wszędzie naszych kandydatów na prezydentów, burmistrzów czy wójtów. W wielu przypadkach to są osoby bezpartyjne, to są czasami obecni samorządowcy, których po prostu cenimy, którzy są dobrymi gospodarzami, no ale jest też wielu nowych, młodych kandydatów. Rzeczywiście ta Zjednoczona Prawica tutaj na Opolszczyźnie pod względem pokoleniowym to też jest oddech świeżości. A to prawda, że Marcin Ociepa jest przymierzany do fotela marszałka na wypadek zwycięstwa prawicy? Marcin Ociepa jest dzisiaj wiceministrem bardzo ważnego resortu przedsiębiorczości i technologii. Na razie się koncentruje wyłącznie na tych zadaniach. Będą wyniki wyborów samorządowych znane, będziemy się zastanawiać. Dzisiaj na pewno nie dzielimy skóry na niedźwiedziu. Ale z tego, co wiemy, startuje do sejmiku. Tak, będzie liderem na liście Prawa i Sprawiedliwości, liderem obozu Zjednoczonej Prawicy tutaj w Opolu. No to jeszcze jedna kwestia, bo właśnie, jeśli już mówimy o Opolu. Tutaj mam taką specyficzną sytuację, że politycy Porozumienia są mocno zaangażowani w takie stowarzyszenie Razem dla Opola, które ma jakby długą historię w opolskim samorządzie. No i trwa dyskusja, czy powinno, czy nie powinno wystawiać własnego kandydata na prezydenta, trochę w kontrze do kandydatki Zjednoczonej Prawicy. Ja jestem liderem Porozumienia i tutaj sprawa jest jednoznaczna. My popieramy w Opolu kandydaturę wysuniętą przez Prawo i Sprawiedliwość, kandydaturę pani wojewody Violetty Porowskiej. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, tak jak nie ma wątpliwości, że przykładowo w Białymstoku PiS popiera naszego kandydata, pana posła Żalka, czy w Olsztynie też naszego kandydata Michała Wypija. Osobna sprawa to jest komitet Razem dla Opola. To jest komitet bezpartyjny, czy ponadpartyjny, obywatelski sami działacze Razem dla Opola będą decydowali, czy wystawiać swojego kandydata, czy też poprzeć kogoś innego. Moim zdaniem mądrość obozu Zjednoczonej Prawicy wymaga tego, żebyśmy wykorzystali ten duży potencjał Komitetu Razem dla Opola i spróbowali zadźwignąć dobrą współpracę. Ale jeszcze raz podkreślam, to jest Komitet Obywatelski i tutaj jego decyzje będą suwerenne w stosunku do decyzji poszczególnych partii obozu Zjednoczonej Prawicy. Czyli możliwa jest taka integracyjna polityka, jakoś porozumienie między Zjednoczoną Prawicą a RDO. Ja nieprzypadkowo nazwałem moją partię Porozumienie. Uważam, że wszędzie należy w polityce dążyć do szukania takiej sytuacji win-win, że wszyscy wygrywają, że wszędzie należy dążyć do jedności, do przezwyciężania podziałów. Mam nadzieję, że tutaj obóz Zjednoczonej Prawicy oraz Komitet Razem dla Opola albo jeszcze przed wyborami, albo po wyborach będą ze sobą współpracować na dobro Opolszczyzny. No, to będą ciekawe wybory. Bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Opola. Naszym gościem był dzisiaj wicepremier Jarosław Gowin. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.